Witam Was w całkowicie nowej serii, w której sprzęt ze sklepu Millworld będziemy testować mniej stacjonarnie niż do tej pory. Zacząłem eksplorować tę twierdzę ponad 10 lat temu, korytarze kontrminerskie. Jak widzicie, wszystko jest odbudowane, tutaj nie było tej ścieżki. Za tym wszystkim jest ta pruska cegła, tutaj zrobili nową warstwę z kamienia. No, ścieżka typowo spacerowa, przekształcili to tak właśnie w taki obiekt turystyczny. No ale po co my tutaj jesteśmy? Chcemy zagłębić się w korytarze kontrminerskie. Jeszcze nie wszystkie zabezpieczyli. Tutaj mamy jeden z nich, jeden z tuneli. Jak widzicie, nie ma kraty, chociaż już te kraty się zaczynają powoli pojawiać i to wszystko będzie pewnie zabezpieczone niebawem. Panuje tutaj ciemność, także pierwsza rzecz, którą chcemy dzisiaj sobie przetestować, to nowość w sklepie Millworld, latarka Armytek Wizard. No, wyciągam ją z mojego magicznego plecaka. Kiedy dowiedziałem się, że przyjdzie mi testować latarkę, no to nie mogłem wyobrazić sobie lepszego miejsca niż kanały, korytarze kontrminerskie twierdzy Nyssa. Jak widzicie, latarka już ubrudzona, trochę porysowana, dlatego że zacząłem ją już testować trochę wcześniej, żeby mieć ogólne pojęcie o tym, jak ona działa. Testowałem ją w górach, konkretnie w czeskich Sudetach, w Jesennikach. Sprawiła się bardzo dobrze w opuszczonej sztolni złota, choć tam nie udało mi się przyświecić nią z pełną mocą, bo jak się okazało, bateria nie była do końca naładowana. Tutaj użyjemy pełnej mocy tej latarki. No tak, pełno ślimaków bezskorupnych. Larwę chrząszcza zjem, a tego to po prostu nawet w palce nie chwycę. No każdy ma jakieś swoje fobie. Trzymam cały czas wciśnięty przycisk i wtedy zmieniają się tryby. A jeżeli chcę wyłączyć latarkę, nie muszę się przeklikiwać przez każdy tryb, tylko po prostu naciskam. Latarka ma funkcję pamięci, także jeżeli teraz ją włączę, to będzie w tym trybie, w którym używałem ją wcześniej. Proszę bardzo. Jak widzicie, strumień światła jest naprawdę solidny. Do tego stopnia ta latarka świeci, że nawet kamerka sportowa daje radę. Wszystko jest idealnie oświetlone i też oświetlone na dużą odległość, co jest ważne, żebym wiedział, co gdzieś tam przede mną się czai. Dopiero teraz uruchomiłem maksymalny tryb świecenia. Jak widzicie, latarka sprawuje się wprost idealnie, naprawdę to światło potrafi oślepić. Jestem tutaj tak trochę na ugiętych kolanach, nie mogę się wyprostować. No a przede mną kolejne obniżenie. No i teraz już siłą rzeczy będę musiał poruszać się w kucki, choć nie będzie to zbyt wygodne. No i tak, jeżeli nie miałbym ochraniaczy na kolana, mógłbym poruszać się tak, co jest dość frustrujące i męczące. Oprócz ochraniaczy, które będę testował, testuję też nowe spodnie marki Miltek. No nie będę się tutaj rozpisywał ogólnie nad ich krojem i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszą rzeczą, która odróżnia je od innych spodni, jest materiał. Nie ma tutaj za dużo bawełny, to jest prawie sam poliester, właściwie to jest sam poliester i elastan. No i przez co te spodnie gorzej oddychają, ale w takim terenie, gdzie jest chłodno, albo po prostu jesienią, czy też zimą, to nie powinno nam przeszkadzać. Natomiast ten elastan sprawia, że te spodnie są całkowicie rozciągliwe. Popatrzcie, spodnie wyglądają jak bojówki i są to też te takie popularne bojówki. Natomiast materiał jest całkowicie rozciągliwy. To rozciąga się jak leginsy. Ochraniacze na kolana, ale nie takie klasyczne. Tutaj nie ma twardej skorupy, na przykład kewlarowej. Tu nie ma efektu takiego, że idąc na kolanach dudnimy, uderzamy, albo że jest nam zwyczajnie niewygodnie. Dużym plusem tych ochraniaczy jest to, że one są całkowicie elastyczne. Są odporne na przetarcia, ale jednocześnie dają nam dużą amortyzację podczas poruszania się właśnie po twardym podłożu, a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzimy na kolana. No kolana nie są przystosowane do tego, żeby na nich chodzić. Jeżeli chodzimy bez ochraniaczy, no to zwyczajnie sobie je obijemy, przetrzemy, nie mają amortyzacji. Natomiast właśnie te ochraniacze tę amortyzację nam dadzą. Także ubieram je w spodnie elastyczne. Jak widzicie, ja tutaj mogę po prostu dowolnie się w tych spodniach ułożyć. One się rozciągają, nic mnie tutaj nie ciągnie. Świetna sprawa, naprawdę bardzo te spodnie mi się podobają. Chociaż ubrałem je raz podczas upału i naprawdę było w nich gorąco. Także na pewno nie są to spodnie na upały, mimo że są z cienkiego dosyć materiału uszyte. Nie są na upały, ale jednocześnie gdzieś na jesień. To jest super sprawa właśnie ze względu na tę elastyczność. No i właśnie nie tylko do bushcraftu, ale też
do eksploracji. Po prostu do urbexu. Dlatego właśnie, że możemy wszędzie się w nich przecisnąć. Są bardzo elastyczne i wygodne. No i dobra, nie wiem, czy do góry nogami gdzieś tego nie ubrałem, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby była tutaj ta ochrona właśnie na kolanach. No i proszę bardzo. Od razu lepiej. Teraz to mogę sobie nawet tak naprawdę na tych kolanach podskoczyć. Widzicie? Ochrona jest pełna. Zero siniaków, zero przetarć. Mogę sobie szurać, chodzić. Idealna sprawa. No i nie muszę poruszać się tak w kucki. Mięśnie nie bolą. Także teraz już całkowicie zamieniam się w eksploratora. Czapa do tyłu. Z tego względu, że muszę ubrać czołówkę. Bo przecież ta latarka jest czołówką. Oczywiście możemy ją sobie wyciągnąć i używać jako standardowej latarki po prostu. Ale zdecydowanie lepiej sprawdza się jako czołówka w takim terenie jak ten, gdzie muszę mieć ręce wolne. Plecak. Nie chciałbym, żeby mi gdzieś haczył, także zostawię go tutaj po drodze. To jest plecak, na którym również mogę odpocząć. To nie jest stelaż, chociaż pełni jego rolę. Możemy zrobić coś takiego. I mamy siedzonko, które pozwoli nam odpocząć podczas tego czołgania się i eksploracji w dowolnym miejscu. Nie siadając na zimnych cegłach, bo tutaj temperatura jest naprawdę niska, tu panuje taki mikroklimat. Mogę sobie usiąść, odpocząć i ruszać dalej, nabrać powietrza, bo powietrza jest tutaj zdecydowanie mniej. Tutaj otwory wentylacyjne są zwykle pozatykane. No i po odpoczynku zwijam. Testowałem ten plecak w górach również. Zarzucam, niby usztywnienie pleców jest. Plus jest taki, że powietrze przepływa gdzieś nam tutaj za plecami, dzięki czemu to wszystko nie przylega, nie zapacamy się do końca. No ale tak, szelki cieniutkie, no i niestety brak pasa biodrowego. Także nie jest to plecak na długie dystanse, no ale zaletą jego jest to, że na przykład idę sobie rzeką, chcę odpocząć. Mamy ładną płytę, ściągam i robię tylko coś takiego, popatrzcie. Proszę bardzo, jest krzesełko. Stawiamy. I siedzimy. Można sobie nogi moczyć, tylko polecam zdjąć buty najpierw. Plecak zostawiam za sobą, no i poruszam się na kolanach. Znowu strop się obniża. To jest, jak widzicie, takie kolebkowe sklepienie, które sprawia, że jest bardzo małe ryzyko, że to się nam nie zawali. Mimo że konstrukcja jest bardzo stara, to takie sklepienie zapewnia mi wytrzymałość. Gdyby to sklepienie było tutaj prostokątne, kwadratowe, takie kanciaste, no to miałbym się czego bać, że ten strop się zawali. Tutaj wygląda to naprawdę solidnie, pomimo upływu już na prawie 300 lat, jeżeli mówimy o tych tutaj konkretnych tunelach. Uliczki niektóre są ślepe, zaraz wam powiem dlaczego. Pójdziemy sobie dowolnym odgałęzieniem, z tym, że no należy tutaj pamiętać rzeczywiście o tym, że skoro poszedłem stamtąd, to warto by było, wracając tam, właśnie skręcić, bo jeżeli tego nie zrobię, to mógłbym się teoretycznie zgubić. I tak też tutaj eksploratorzy już przez lata wypracowali sobie metodę. Taką jaskrawą farbą oznacza się ścianę, wzdłuż której powinniśmy się poruszać, żeby wyjść. Uważać trzeba natomiast na coś takiego. Nawet jeżeli sklepienie jest kolebkowe, to jak widzicie, tutaj przedostają się korzenie. A korzenie sprawiają, że całość jest przez nie rozsadzana, całość sklepienia. No i sklepienie zwyczajnie zaczyna się sypać. Korzenie przebijają się w dół, miejsca tutaj brakuje, no i wszystko zaczyna się kruszyć. Takie rejony są szczególnie niebezpieczne podczas eksploracji właśnie korytarzy kontrminerskich w pruskich fortyfikacjach. No ale dobra, tutaj mamy tych korzeni trochę mniej, strop się jeszcze bardziej obniża, no i zobaczymy, co tam na nas czeka. Korytarz zaprowadził mnie do miejsca, które będzie prawdziwym wyzwaniem dla kolanników, dla ochraniaczy. Pełno tutaj ostrych kamieni. No i niełatwo bez ochrony kolan by tutaj było. Co z tego, że spodnie są wzmocnione. Co z tego, że się nie przedrą, jeżeli zwyczajnie zranię sobie kolana na tych kamieniach. Z ochraniaczami jest dużo łatwiej. No i mamy końcówkę. Jest już tutaj tak nisko, że muszę się czołgać.
Tlenu jest tutaj zauważalnie mniej. Oddycha się ciężko i trzeba w takich rejonach uważać, bo może się nagle zdarzyć, że tego tlenu zabraknie. Ale tutaj czujesz powiew powietrza. Znalazłem się w studni. Starej studni, która właściwie chyba miała wyglądać jak studnia, tymczasem była tajnym przejściem do właśnie systemu korytarzy podziemnych. Zresztą sami zobaczcie. Tutaj korytarze biegną dalej, natomiast nad nami taka niby studnia o takim owalnym przekroju, no a na górze wybawienie. Podobnymi studniami nieraz wychodziłem na zewnątrz z tych fortyfikacji, natomiast my będziemy się cofać, dlatego że zostawiłem plecak, wyjdziemy stąd, no i powiemy sobie trochę więcej o sprzęcie, który dzisiaj testuję. Siła latarki nie osłabła, niestraszny okazał się jej wszednobylski tutaj pył, dlatego że ona jest zarówno wodo, jak i pyłoszczelna. Świetna sprawa. To jest latarka, której będę teraz używał po prostu na co dzień podczas każdej z moich wypraw. Jeszcze powiemy o niej więcej, o większej ilości jej zastosowań, natomiast taki podstawowy test właśnie tutaj. No i ochraniacze, które sprawdziły się świetnie, właśnie z tego względu, że one nie są tą twardą taką skorupą, tylko są miękkie, elastyczne. Widzicie, po wyczerpaniu tego całego pyłu one się nie przecierają, a dostały trochę w kość. Widzicie, materiał się nie przeciera, także tak naprawdę tej skorupy tutaj takiej klasycznej nie potrzebujemy. Mamy za to świetną amortyzację podczas eksploracji takich właśnie miejsc, ale nie tylko, nawet podczas rozpalania ognia po prostu w lesie w trakcie bushcraftu, jeżeli dbamy o kolana. Jeżeli dużo czasu spędzamy, na przykład kopiąc dakotę lub też podczas takich typowych prac obozowych na kolanach, to takie nakolaniki jak najbardziej nie są typowo ochronne, twarde, tylko właśnie takie, które zapewnią nam komfort klęczenia na ziemi, amortyzację, a jednocześnie będą chronić przed przetarciami. Oczywiście to nie tak, że cała twierdza została odbudowana i przystosowana do ruchu turystycznego, z czego się bardzo cieszę. Wystarczy zejść z utartego szlaku i wchodzimy w rejon, gdzie jest właśnie ta stara twierdza, porośnięte wszystko pokrzywami, także turyści nie będą się tutaj zapuszczać. Natomiast my możemy przespacerować się, podziwiając te właśnie oryginalne mury twierdzy, wejść do korytarzy kontrminerskich, które znajdują się nieco dalej. Jak widzicie, tak to kiedyś wyglądało. Dżungla, las. Pośród tej dżungli mury porośnięte bluszczem. Niesamowity klimat. Niesamowity klimat, który został moim zdaniem zniszczony przez tę odbudowę tej twierdzy. Z drugiej jednak strony, jeżeli odbudowa by nie nastąpiła, no to z czasem cała twierdza zwyczajnie by się posypała, zniknęłaby. Także myślę, że osiągnięto tutaj dobry kompromis. Część twierdzy, ta główna, zachowana, zakonserwowana, tak to nazwijmy. No a tutaj cała reszta, która sobie powoli dogorywa, ale wciąż zapewnia eksploratorom ten nieopisany wręcz klimat. Popatrzcie, wśród tych pokrzyw, krzaczorów, jak to wygląda. Plusem tych spodni poza elastycznością są takie tutaj ringi, do których możemy przytwierdzić przedmioty, które chcemy mieć zawsze pod ręką, a które nie chcemy, żeby nam uwierały w kieszeniach. Takim przedmiotem jest na przykład właśnie latarka czołowa. Często uwiera mi w kieszeni, gniecie niepotrzebnie, a tutaj mogę ją sobie przytwierdzić do takiego ringa, chociażby za pomocą karabinka, albo po prostu przeprowadzić tutaj na tej opasce. Portki, jak widzicie, mają ściągacz tutaj. Ten mój właściwie ulubiony na gumce, który jest bardzo łatwy w obsłudze. Możemy sobie spodnie zaciągnąć nad butami lub na cholewce buta. Jak widzicie, wszystko jest bardzo elastyczne. No po prostu to są takie jakby rzeczywiście leginsy w kształcie i o wyglądzie takich spodni wojskowych. Kieszenie na zamek, zamek solidny. Naprawdę ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Bardzo te spodnie przypadły mi do gustu. Natomiast tak jak mówiłem, one nie nadają się na upały. Jeżeli robi się gorąco, to się w nich zaparzamy, dlatego że tutaj nie ma bawełny, to jest sam poliester plus elastan. Słabo to niestety
oddycha. Wychodzimy na jednodniową wycieczkę gdzieś w góry, w teren, do lasu. Jest mokro, od czasu do czasu chcielibyśmy gdzieś usiąść na wszystko przemoczone, wtedy taki plecaczek sobie rozkładamy, mamy siedzisko. Plus jest taki, że nie musimy żadnej dodatkowej maty wyciągać z plecaka, rozpakowywać wszystkiego, tylko to jest właśnie ten jeden ruch. Także fajna rzecz, rozłożenie tych tutaj kieszeni też jest nie najgorsze. Jedna tutaj siatkowana z przodu, ja tutaj trzymam sobie latarkę. Tutaj mniejsza, gdzie trzymam sprzęt do nagrywania. Boczne kieszenie siatkowane. Wchodzi tutaj mi nawet statyw z jednej strony, z drugiej mógłby być bidon. A skoro o bidonie mowa, to mamy jeszcze bidon, który przetestujemy być może w kolejnym odcinku. Ciekawy bidono właściwie termos, do którego można nalać coś zimnego do picia. W kolejnym odcinku następne przedmioty. Dajcie znać w komentarzach, czy pasuje Wam taka forma odcinków, czy wolicie tę stacjonarną, gdzie siedzę, co prawda w miejscu, ale też dużo więcej mówię, dużo bardziej merytoryczne, mam wrażenie, są te odcinki wtedy. Czy wolicie taką opcję, gdzie jest więcej akcji, są ciekawsze rejony? No, sprzęt jest też testowany, rzeczywiście, w praktyce, no ale mniej mówię o takich jego technicznych aspektach. Także dajcie znać w komentarzach, jaka forma bardziej Wam odpowiada. Wchodząc tym górnym wejściem, jestem w stanie dostać się na dół, tam są schody. No i można poruszać się w obrębie murów albo wejść do kolejnych kanałów kontrminerskich. Naprawdę tych tuneli jest tutaj bardzo dużo, jeżeli byście zainteresowani na kanale Adventurer taką większą eksploracją, filmem nastawionym typowo na eksplorację, bo tutaj, tak jak mówię, to jest film na kanale Millworld, gdzie testujemy sprzęt w ciekawym otoczeniu. Natomiast jeżeli bylibyście zainteresowani naprawdę eksploracją twierdzy Nysa taką po latach, no to na kanale Adventurer dajcie znać tutaj w komentarzach pod tym filmem. Będziemy działać w tym temacie. Jaki sprzęt w kolejnych odcinkach będziemy testować, również dajcie znać w komentarzach. No a tymczasem co? Przejdę się tędy, zobaczę, co się tak naprawdę zmieniło, a widzę, że zmieniło się naprawdę wiele. No a z Wami się żegnam czołgiem i do kolejnego odcinka.